Najwyższa Izba Kontroli oceniła stan bezpieczeństwa i higienę nauczania w polskich szkołach. Kontrolerzy odwiedzili 60 szkół publicznych, 30 podstawowych i 30 gimnazjów w sześciu województwach, w tym w województwie podlaskim. Na podstawie ankiet uzyskano również dane z prawie 7 tysięcy spośród 19 tysięcy szkół z terenu całej Polski. Ankiety dotyczyły organizacji pracy uczniów oraz warunków lokalowych w szkołach. Te ostatnie pozostawiały nierzadko bardzo dużo do życzenia. Bo jak tu mówić o właściwych warunkach lokalowych, gdy dzieci uczą się w salach, w których na jednego ucznia przypada mniej niż 2 m2 powierzchni? W 3% polskich szkół uczeń ma do dyspozycji w sali dydaktycznej mniej niż 1,2 m2. To aż trudno sobie wyobrazić. To jednak nie jedyny grzech polskiej szkoły. Zdarzało się, że przedmioty wymagające koncentracji, czyli np. matematyka, fizyka czy chemia, planowano na ostatnich lekcjach albo grupowano je w kilkugodzinne bloki. Alarmujące zdaniem ekspertów są także informacje o przerwach międzylekcyjnych. Zarówno zasady higieny, jak i po prostu specyfika młodego umysłu wymagają, aby uczeń po każdej lekcji miał nieco czasu dla siebie. Pozwala mu to łatwiej się skupić na kolejnej lekcji, a Kolokwialnie rzecz ujmując, nie wyrywa go z ławki. W dwóch trzecich skontrolowanych placówek stwierdzono, że przerwy międzylekcyjne trwają zaledwie pięć minut, ale były i trudniejsze przypadki. W skrajnym przypadku w jednej ze szkół jedna z przerw trwała niespełna minutę. Dla młodego człowieka, trzygodzinna lekcja matematyki, przeprowadzona niemal bez przerwy, to wyzwanie znacznie przekraczające jego możliwości psychofizyczne. Mało który dorosły wytrzymałby takie tempo. Ale na tym nie koniec. Nick przyjrzała się także tornistrom uczniów. Przeprowadzone na zlecenie NIK badanie ciężaru szkolnych tornistrów prawie 20 tysięcy uczniów wykazało, że waga blisko połowy tornistrów przekraczała zalecany ciężar, czyli 10% masy ciała ucznia. NIK zwraca uwagę, że chociaż uczniowie narażeni są na dźwiganie ciężkich tornistrów, to często nie mają możliwości zostawienia książek i zeszytów w szkole. NIK skrytykowała też stan techniczno-sanitarny polskich szkół. Zastrzeżenia budzi także zły stan techniczno-sanitarny obiektów szkolnych oraz fakt, że w ponad połowie szkół nie zabezpieczono w komputerach dostępu uczniów do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.